dobry bardzo. Co w kolejnym dniu, tak jak słyszycie, u nas pada deszcz i jest bardzo mokro, ale mimo tego deszczu, tam dalej już nie będę podchodzić, słyszycie? Tam gdzieś pięknie śpiewa ptak. Posłuchajcie, może was deszcz nie zagłuszy go. Cudownie, cudownie śpiewa, naprawdę. Nie wiem, co to za ptaszek, bo się nie znam. Kawusi musiałam się napić. Ja nie ornitolog. Znowu dzisiaj wyły syreny. Także znowu się musiało gdzieś coś stać, bo przed szóstą, tak około w pół do, po około w pół do szóstej właśnie wyły syreny. Więc albo z tego deszczu jakiś wypadek był, no albo się coś innego stało. Nie będę stać, nie będę moknąć. Zobaczę tylko, ile jest stopni w, tą, w ten ulewny deszcz i uciekam do domu czytać komentarze. I o 6 rano w ulewny deszcz jest 4 stopnie. Chciałam jeszcze, żebyście posłuchali tego ptaszka i już uciekam. I dzisiaj nie będzie sadzenia tych malin, no bo niestety jak tak leje, no to nikt nie pójdzie i nie będzie sadził, a poza tym pole jest niewyrobione, więc no tym bardziej nie będzie sadzenia malin, bo w sobotę też padało. Padało w sobotę, wczoraj nie padało, no ale wczoraj no to... Nie, przepraszam, wczoraj też padało. Przychodziły takie nalotne ulewy, ale no wczoraj była niedziela, no to wiadomo, że nikt nie będzie w niedzielę tutaj pola wyrabiał, no a dzisiaj... Myśleliśmy, że coś się zrobi, a to niestety, ale nic się nie zrobi i robota jest odłożona. Trzeba będzie po prostu te maliny zakopcować w ziemi. Także witam się z Wami bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia i zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia. Rośnie mi mała kucharka. Proszę bardzo, sama dzisiaj robi kopytka. Zagniotła ciasto, tego to już Wam nie nagrywałam, bo ona tutaj sobie w międzyczasie, tak jak mamusia ogląda swoje ulubione kanały, więc zagniotła ciasto, a teraz kroi kopytka. Jednak warto jest pracować z dziećmi w kuchni, ale Jucia, nie tak na kupeczkę, tylko tak oddzielnie, bo się posklejają. Ojej. Warto pracować z dziećmi w kuchni, prawda? Warto. A tutaj zagrzałam sosik pieczarkowy, nawet już go przegrzałam. I dzisiaj będą kopytka, sosik pieczarkowy, jak będzie ktoś chciał. I te placki ziemniaczane, których jeszcze nie podgrzałam. Dzień dobry, dzień dobry. Twarzą w twarz już. W kolejnym vlogusiu u nas dzisiaj cały dzień pada deszcz. Zresztą u co po niektórych czytałam w komentarzach, że spadł śnieg. No nie pamiętam dokładnie po imieniach, no bo jednak to trudno by było zapamiętać wszystkich z Was, ale Wiola Dropińska mieszka gdzieś na zachodzie i ona dzisiaj myje okna. Chyba Beatka pisała, że spadł śnieg, a u nas pada deszcz. A jeszcze Gosia to mieszka na Śląsku, to na pewno wiem. Wiola gdzieś na zachodzie, więc u Wioli świeci słońce. U Gosi na Śląsku pada deszcz, a później się spodziewa śniegu. Beatka bodajże pisała, że już spadł śnieg u niej, ale nie mam pojęcia zielonego, gdzie Beatka mieszka. A u nas cały Boży dzień pada deszcz. Raz pada słabiej, raz pada mocniej. Juli zrobiła kopytka, także muszę Wam powiedzieć, że jednak faktycznie, tak jak tutaj Iga dzisiaj pisała, Iga, nie Ida, czy Ida, króciutkie imię, Iga chyba. Także pozdrawiam serdecznie, jak przekręciłam, to przepraszam, ale to było odnośnie tych baranków i tak dalej, taki długi komentarz tutaj napisała, że właśnie z dziećmi, z córki, koleżankami tam piekła i tak dalej, ciastka u siebie, ale to już nieważne. Więc Iga ma rację, warto tutaj właśnie zabierać dzieci do kuchni, bo bynajmniej później będą mieć jakieś
pojęcie o gotowaniu i to na pewno zaprocentuje w przyszłości. No i powiem Wam szczerze, no ja sobie na przykład nie wyobrażam tego, żebym ja, nie wiem, nie upiekła ciastek czy czegoś innego dla dzieciaków, bo nie mam czasu, bo mi się nie chce, bo coś takiego. Więc zawsze, jak coś robię, to moje dzieciaki zawsze przychodzą i zawsze podglądają. No chłopaki może wiadomo, jak to chłopaki, no to mniej, ale Antoś też czasami przyjdzie, na przykład jak robię pierogi, to on bardzo lubi bawić się w tym cieście i to nie tylko moje, bo moje siostry też zawsze są, jak ona bawi się w mące, to zawsze, czy to jednej, czy to drugiej, zawsze właśnie są przy nich i też biorą czynny udział w takich, w takim gotowaniu, w takich pracach kuchennych związanych z gotowaniem. Późno się dzisiaj do Was odzywam, ale miałam wyjazd do miasta na 9:00. Musiałam być w mieście, no i tak wyszło. No ale nie będę mówiła Wam już po co i z kim, no bo wiadomo, ja robiłam dzisiaj za kierowcę, więc tak no, nie pojechałam głównie w swoich interesach, ale pojechałam też przy okazji, jak już no wiecie, wiadomo, czekało się. No to pojechałam załatwić też i swoje sprawy, tak przy okazji, no żeby wiecie, spożytkować ten czas. I byłam tak, w Biedronie byłam, po masło, tutaj Madzia napisała komentarz, że dzisiaj, to znaczy nie napisała co jest w tej Biedronie, ale ja właśnie lubię jak Madzia tutaj pisze, że jedzie dzisiaj do Biedrony, bo są jakieś promki, więc to już dla mnie oznacza, że warto zerknąć na gazetkę Biedronki, bo zawsze można coś ciekawego wyhaczyć. No i oczywiście było masło, także nie zakupiłam w sobotę, ale zakupiłam dzisiaj. To jest to masło z masło polskie, 3,89, maksymalnie 6 kostek na kartę. I z tego, co Magda napisała, bo tego to ja powiem Wam szczerze, nie doczytałam, można je brać codziennie. Nie wiem, czy wiecie, no ja nie będę na pewno codziennie jeździła po masło, no bo to tak średnio opłacalne jest jeździć codziennie za masłem. Dzisiaj wzięłam 6 kostek, no i się zastanawiam. Ja tam, wiecie, zapas masła to mam, nie będę tutaj Wam pokazywać na kanale, bo powiecie tak samo jak i mój mąż, że oszalałam całkiem, tam już mi coś odbiło. No ale no wiecie, masła nigdy dość, zwłaszcza jak ktoś tutaj dużo piecze i gotuje. A że teraz jest znowu po 3,89, a nie po 7 zł, no to lepiej używać masło do pieczenia i do gotowania, aniżeli margarynę albo to, albo ten miks pasłęcki. Dlatego ja tak wiecie, gdzie masło zobaczę, to od razu go biorę i zamrażam. I były też kabanosy, jedno opakowanie plus jedno za złotówkę. Można było wziąć maksymalnie 6, nie szalałam, wzięłam 4. Bo te kabanosy to tylko ja i Antosiu. Jeżeli już wzięłam dzieciakom płatki, chlebuś wzięłam, w szejkomacie miałam serki z krową za złoty 99 zł. Trochę słabo, bo tylko 2 opakowania można sobie ich wziąć. I jeszcze miałam taki koko, chyba jakiś taki deser wegański, ale jego nie było. Wzięłam też sernik Delikat, ale tylko jedno opakowanie. Zastanawiałam się, czy nie wziąć 2. Chociaż to wiecie, taki upuścik był, no normalnie 10, a dzisiaj chyba 7,59. No i będzie już ten sernik na te święta, więc będzie. I nie było żadnych lentylek, więc wzięłam takie coś. No co prawda to jest drogie, ale chcę właśnie tutaj też z dziećmi zrobić takie ciastka. Będą do tych słoików, będzie też na kanał. Mam jeszcze mandarynki, bo też były chyba po 4,99. Mam nadzieję, że nie są kwaśne. I byłam później, woda mi się gotuje na kopytka, bo tak nie wiem, czy już nastawiać i gotować dla tego Mateusza, czy nie. No to i tak wiadomo, będę musiała sobie po niego pojechać. Byłam też, tak, zamówić kury. U nas kury, tak jak brałam w tamtym roku, byłam w Leli. Leli to tam takie... Można pasze dla krów, świń, kur i tak dalej. Jak ktoś tutaj potrzebuje takie rzeczy ogrodnicze, to... A, jeszcze wzięłam papier toaletowy, bo akurat tego zapomniałam w sobotę zakupić.
A no i jeszcze przecież wiadomo, że jeżdżę i krzaki ratuję. Zapomniałam papieru toaletowego zakupić w sobotę. No i już taki był lekki problem na dzisiaj, nie? Więc mam jeszcze papier toaletowy. Co prawda edycja bożonarodzeniowa, ale kosztował chyba 17 zł, więc taki wzięłam. No i krzaki, to już od razu Wam postawię, pokażę te krzaki, ja te buciory postawię. Wzięłam sobie jeszcze krzaki i muszę Wam powiedzieć, że one jakieś chyba są już w przecenie, bo mi się wydaje, że na Paragonie jeden był jakoś tak sporo tańszy. I zakupiłam, tak jak Wam mówiłam, znowu tą różę z japońską, tylko tym razem w takim kolorze. Na cenę się nie patrzcie, bo to jakoś inaczej na Paragonie mi wybiło, ale gdzieś nie mogę tego Paragonu znaleźć, a przede wszystkim to szukam inny Paragon. I najbardziej to tamtego drugiego mi brakuje Paragonu, ale nie wiem, gdzie go wsadziłam. Chyba, że gdzieś może tutaj w tym opakowaniu, albo gdzieś już wypadł. I drugie wzięłam, taką, to jest tym razem Hortensia Annabelle. Też tutaj ma ładne zielone, tamta róża też ma ładne zielone i one raczej pójdą już tutaj na tą stronę. Więc to jeszcze wzięłam w Biedronce. Byłam w tym Lelii. Tak jak Wam mówię, tam można sobie kupić a to takie aparaty udojowe, czyli cewki, gumy, pulsatory itp. itd. Czyli to jest taki, no wiecie, sklep taki zwierzęco-ogrodniczy, coś takiego. I tam właśnie byłam zamówić kuraki i zamówiłam 15 niosek, jednego kuta, bo ten cholernik, co go mam, to strasznie bije. No i on pójdzie, no wiecie na co, nie będę tutaj głośno mówić. 20 człapaków, o tak będzie najlepiej, to się umówmy, że one się u mnie nazywają człapaki, a ja sobie tutaj nie będę języka łamać i nie będę sobie tutaj, wiecie, przekręcać nazwy. I u nas nioski 19,50, bloilery 18 zł. Kogut myślę, że będzie też 19,50 i jeszcze zamówiłam, nie indyki tym razem, indyków powiedziałam, że już nie chcę, już mam nauczkę po ostatnich, na indyki to trzeba znać, trzeba o nie, wiecie, dbać, huchać, dmuchać i tak dalej, więc nie, ale pani powiedziała, że ludzie rzucili się na kury te, zaraz Wam powiem, bo se zaraz nazmyślam i oczywiście będzie chwila przerwy na wycinkę, zanim Monika znajdzie kartkę. Więc proszę się przygotować na wycinkę, albo może i nie. Bo mówię Wam, dopiero co przegrzebałam portfel w poszukiwaniu Paragonu. I tak, kuraki, i to dosłownie napisała, kuraki 19,50, kogut jeden zgadza się. A te drugie to są leghorn? Coś takiego. Nawet powiem Wam szczerze, nie wiem jak mam to wymówić. A tu broiler. Tak, broiler 18, kuraki 19,50 i te leghorny. No wiecie pewnie, te co hodują kuraki to wiedzą, żeby mi ta kartka nie zginęła z numerem telefonu i z datami odbioru moich kuraków. No i zamówiłam te inne kury, bo pani powiedziała właśnie, że tak się ludzie rzucili na te drugie kury, bo to też jest odmiana kur. Nazwa jakaś taka trudna do wymówienia, więc nie będę tutaj sobie zmyślać. Najwyżej ją napiszę tutaj na ekranie, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię w ogóle. I 5 sztuk ich wzięłam, bo ponoć one są super i one czy zima, czy lato niosą się bez przerwy. Co tak na wszelki wypadek, jakby to moje przestały się unieść. I pani właśnie mówiła, że jedna osoba 30 sztuk ich zamówiła. Więc stwierdziłam, że dobra, na spróbowanie wezmę i ja. Chciałam perliczki, ale u niej perliczek nie można, bo też bym sobie wzięła chociaż kilka na spróbowanie. Wiem, szalona jestem, no ale chociaż będzie, wiecie co, swoje mięso, swoje jaja i będzie już jakieś tam, no, jedzenie, można powiedzieć, zapewnione. Więc tam byłam, kupiłam sobie buty. I muszę Wam powiedzieć, że dużo za nie nie dałam, bo dałam za nie 2 dyszki, a tylko dlatego, bo one tutaj mają skazę. Jak je wybierałam, nie zauważyłam, poszłam właśnie
się płacić i powiedziałam, że jest skaza, więc pani mi je policzyła taniej. Za dwie dyszki, a to są super buty do ogrodu i nie tylko do ogrodu, więc takie Wam polecam. Można je wrzucić do pralki i uprać i nic się z nimi nie dzieje. Także to już będę miała. Jak Julcia przymierzy, to najwyżej pojadę odbierać te kuraki, to jeszcze jej zakupię. No i do Leli jedzie się, można powiedzieć, zaraz koło naszej mleczarni Krasnystaw. Zajechałam do tej mleczarni Krasnystaw, żeby porównać sobie ceny. No bo Wy wiecie, że u nas najlepiej schodzą te jogurty z Krasnego Stawu. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio, czy w Biedronce, czy nawet i w tym Kauflandzie, bo w Lidlu ich nie ma, w Groszku nie wiem po ile są, bo już nie pamiętam, w Stokrotce też Wam nie powiem i nie będę sobie zmyślać po ile są, ale czy w Biedronce, czy w Kauflandzie, na chwilę obecną kosztują 3,50, a w mleczarni kosztują 2,90, więc no jakaś tam obniżona cena jest. Czyli jest ile? 70 groszy na butelce. Więc no 70 groszy drogą nie chodzi. A już stamtąd było bardzo blisko do tej mleczarni. A 4 wzięłam po niższej cenie, bo one są ważne. Zaraz jak one tu dały. Czekajcie. 11. A tak, 31 mam i 31, czyli wzięłam tak, 4, a gdzie jest jeszcze 4? 4, to o, mam paragon, no widzicie, tutaj mam, przestraszyłam, że nie mam paragonu. No dobra, więc już Wam mówię, za jogurt 4 były po złoty 85, czyli te z krótszą datą ważności, albo one po prostu są, wiecie co, nie muszą mieć krótszej daty ważności, po prostu ktoś pomylił butelkę i nie ten smak wlał. Na przykład w śliwce może być jabłko, albo w jabłku może być śliwka i dlatego one są już obniżone cena. I za obniżoną cenę zapłaciłam złoty 85, także widzicie, połowa ceny sklepowej. Za normalną cenę 2,90, czyli też jest 70 groszy różnicy między sklepem takim normalnym a mleczarnią. Wzięłam ser halloumi za 6,50. Dwie kostki sobie go wzięłam. Idealny do sałatek, ale on był w takiej normalnej dacie ważności, bo jest ważny do 24 stycznia. I był 6,50. Po ile jest w sklepie, nie mam pojęcia, bo go rzadko kupuję. I jeszcze wzięłam tak, śmietanę, 12 z Krasnego Stawu, normalny termin ważności, do 14 kwietnia. I śmietana kosztuje 2,70, gdzie chyba w Biedronce kosztuje już 4 zł, jeżeli się mylę. A wiecie, ile kosztuje śmietana 12 z Krasnego Stawu, to piszcie w komentarzach. No bo ja ostatnio kupuję to, wiecie, tanią z Biedronki. Bo ta jednak jakoś naprawdę chyba ze 4 zł kosztuje już w takim Stokrotce, czy nawet i w Groszku. Nie, nawet może i nie tylko 4, tylko nawet powyżej 4. Więc jeżeli wiecie, piszcie w komentarzu, ile kosztuje. A ja Wam mówię, jakie są ceny u nas w mleczarni. Wzięłam serki Homo po 2,40 i mam ich 6. Więc to. Wzięłam pół kilograma sera w kawałku, będzie na jakąś pizzę czy zapiekanki, i ser żółty, najtańszy w mleczarni, kosztuje 26 zł, kolejny 27, więc myślę, że cena też jest całkiem spoko, bo normalnie już 30, jak nie więcej, zaraz wywindują przed tymi świętami. I wzięłam dwa serki, nie, dwa jogurty greckie po 2,52 za opakowanie i to jest jogurt grecki gęsty, 250 gramów. Wzięłam dwa na spróbowanie i wzięłam jeszcze taką nowość. Pani właśnie sprzedająca powiedziała, że to jest delikatne masło, ser watkowe. Będę tutaj próbować. No co prawda ta mała kosteczka kosztowała 2,50, ale ja wzięłam to na spróbowanie. 82% tłuszczu.
masło serwatkowe, więc też będziemy tutaj, to znaczy ja będę testować i Wam powiem, jak przetestuję. I tu mamy tylko składniki, śmietanka serwatkowa. Mówiła, że jest fajne, delikatne, więc Wam powiem. Takiego masła w sklepie nie widziałam, w żadnym. No i takie to są moje, o, proszę bardzo, proszę, 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 zakupy z czego? Z mleczarni Krasnystaw. I muszę Wam powiedzieć, że tak się zastanawiam, czy na przykład raz na dwa tygodnie, no mąż jak jeździ, wiadomo, to czy nie lepiej by było jeździć do takiej mleczarni, kupić właśnie tych jogurtów, kupić masło, ser, tak wiecie, raz na dwa tygodnie może by właśnie taniej wyszło, aniżeli przepłacać w Biedronce na przykład, nie? Także no, widać, że sobie sklepy też liczą marże. No wiadomo, muszą zarobić, bo muszą zapłacić za wynajem, za światło, za pracowników itp. itd. No, ale no tylko to są takie moje po prostu spostrzeżenia. Dobra. Koniec na razie tutaj gadania. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj chyba mnie coś użarło, bo tutaj mam krostę i to taką powiem Wam bolącą krostę, także mnie tutaj coś użarło, chyba zaczynają fruwać jakieś tutaj te komary czy coś innego. No dobra, także to tylko tyle chyba na chwilę obecną. Jak jeszcze będę dzisiaj coś robić, na pewno coś nagram, a na pewno będę siać pomidory, bo jeszcze tego nie zrobiłam, chociaż tutaj też Ania Zajdel mnie uspokajała, że jeszcze, ona też nie posiała, więc jest czas, ale dzisiaj zamierzam to zrobić, czyli teraz biorę się za gotowanie kopytek, sama zjem te kotlety, bo jeszcze ich nie zjadłam i działam dalej w ten deszczowy, smutny dzień. Ale radość w sercu zawsze jest, bo wiadomo, jak tak człowiek siądzie, myśli, no to ma więcej tutaj coś na głowie, nie wiem, i zaraz dostaje jakieś tutaj, wiecie, zadumy czy coś. No dobra, nie będę smęcić, znikam. Mamy już wieczorek i muszę Wam powiedzieć, że chyba na razie nie będę rozstawiać się z lampą, bo mi się wydaje, że jeszcze aż tak ciemno nie jest. Jest godzina 17, ja właśnie tutaj rozstawiłam się do siania pomidorów, ale najpierw przyszła paczucha od Bożenki. Muszę Wam powiedzieć, w szoku byłam, jak ją dostałam od listonosza. Bożenka dopiero co wygrała rozdanie tutaj. Rozdanie z Bingo Spa i przysłała kartkę z życzeniami. Koperta jest już roztworzona, ponieważ jest adres z jednej i z drugiej strony tutaj. No i tak nie bardzo chciałam, żeby było je widać, te adresy, bo jest jeden adres, drugi adres, ale już wyciągam, to rzuciłam. I pierwsze, co ja tu widzę, coś pięknego oczywiście, karteczka z życzeniami, także Bożance ślicznie dziękuję za życzenia świąteczne. Nie. A tutaj jeszcze taka piękna rzecz, muszę Wam powiedzieć. Śliczne robótki, własnoręcznie zrobione. Bożanka teraz tutaj pochwali się w komentarzu, czy to ona sama robiła takie śliczne robótki. To myślę, że to jest jajo wielkanocne. Także wystarczy tutaj tylko zrobić, zawiązać. A tutaj można nawet i czymś to wypchać chyba i będzie lepszy efekt. Więc jajo. A druga super rzecz to jest śliczny baranek wielkanocny. Ślicznie dziękuję, Bożenko. Będzie na pamiątkę. Ale naprawdę to jest tak ślicznie zrobione. Główka tutaj jest wypchana czymś, uszka, czerwona kokardka, tak jak powinno być, tutaj zielona traweczka, to traweczka jest śliczna i baranek wielkanocny, no śliczna będzie pamiątka, po prostu cudowna, naprawdę bardzo mi się podoba. No i oczywiście, żeby szło w bioderka, to są czekolady i takie oto cukierasy, także jeszcze raz ślicznie dziękuję za pamięć i za super dekoracje wielkanocne. Ok, a teraz już przechodzę do siania pomidorów, a jeszcze karteczka. Karteczka jeszcze na razie wędruje tu, a później powędruje na komodę ze wszystkim. I tak, pomidorów muszę Wam powiedzieć, mam 6 odmian, także to trochę dużo.
I tutaj mam między innymi malinowy kapturek. Tutaj któraś z Was polecała go w komentarzu. A właśnie on mi się spodobał, bo tutaj właśnie jest, było napisane, że jest odmiana amatorska, bardzo wczesna, wysokie, samokończące. Wymagają podpór. I to rośnie do tych 2 metrów, bo właśnie wiem, że o którymś pomidorku, czy to rośnie, proszę mi tutaj przypomnieć, bo o tym też pisałyście w komentarzach. I albo to właśnie wymaga podpór. I tutaj jedna z Was sadzi je w donicach albo w wiaderkach takich 10-litrowych z podporami i trzyma właśnie koło domu. Więc to rośnie do... Poczekajcie, bo coś lepo mu po oczach, nie? 600 sztuk owoców tutaj tylko jest. No dobra, a to... No dobra, zobaczymy. Także to mam, takie mam, czyli tak, malinowy kapturek. To Wam pokazywałam, to Black Sherry. Tutaj mam jeszcze Ola Polka, też któraś z Was pisała, że jest bardzo dobry, jak pokazywałam. Tutaj mam taki też koktajlowy, pomidor gruntowy Sherola F1. Odmiana koktajlowa bardzo plenna. No właśnie, ja szukałam takich bardzo plennych odmian. I mam jeszcze taki pomidor i to jest Noir de Crime. Odmiana wysoka, wymaga palików do uprawy w gruncie i tunelach foliowych. Owoce mięsiste, duże. Masa około 300 do 400 gram. Brązowa skórka i słodko pikantny smak. Także coś takiego i jeszcze mam takiego pomidora. I to jest bawole serce, gruntowy, malinowy. Więc to. I to zamierzam dzisiaj wysiać. Nie wiem, czy będę już tutaj nagrywać to wysiewanie, bo to wiecie, wysiewanie jak wysiewanie, nie? Ale coś tam może jakąś przebitkę nagram. Zamierzam wysiać to, czyli ten aster, bo on też nie był jeszcze wysiany i ktoś tutaj mi go zalał. I parę tych groszku ziemnego cukrowego też zamierzam tutaj posiać. Wiem, jedna z Was też mi pisała, że sieje dopiero do gruntu, więc ja zrobię tak i tak. Zobaczę, co mi z tego wszystkiego wyjdzie, więc teraz zabieram się za robotę. I tutaj wiem, co prawda, Ania Zajdel pisała o innej mieszance, ale ja nie mam perlitu. I tutaj mam tylko ziemię z Biedronki i fusy z kawy. Zamierzam to wymieszać dokładnie i na tym będę właśnie siała moje tutaj pomidorki i te inne. To jest chwilowo pierwsza taka moja mieszanka. Mam jeszcze trochę kawy, ale chcę sobie zrobić taki po prostu eksperyment. I od razu sobie przyniosłam kapustę, zaraz Wam pokażę, bo tym razem to też Ania właśnie tutaj napisała mi, że kapusta powinna stać w dużo chłodniejszym pomieszczeniu i widzę, że tym razem kapusta wyszła i coś z tego muszę Wam powiedzieć, że będzie. Zaraz też ją tutaj posadzę. I proszę bardzo, oto moja kapusta. Wydaje mi się, że to jest kapusta pekińska, bo raczej to nie jest brukselka. Tylko ja raczej z porami to siałam pekinkę. No tak mi się wydaje. Zresztą wiecie, okaże się, jak już urośnie w jakieś tam główki. I to zamierzam właśnie teraz przepikować i będę miała pojemnik na coś innego. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about. Ok, skończyłam i już Wam pokazuję. Tutaj mam pory, ich jeszcze nie pikowałam. Tutaj mam kapustę pekińską w małych tutaj takich doniczkach i jej mam. O, tyle. I tutaj całą skrzynkę. Stwierdziłam, że lepiej będzie, jak posieję to wszystko, znaczy posadzę kapustę w skrzynkę i nie będzie tyle miejsca zajmować z tymi doniczusiami, prawda? A jak najwyżej będą się rozrastać, to jeszcze raz wszystko popikuję. No i teraz jedziemy
z nasionami. Tutaj jest aster peoniowy. Jego wysiałam całe to opakowanie, trochę może za mały pojemnik wzięłam, a później powiem Wam, że przeczytałam na opakowaniu, jak już go posiałam oczywiście, że tutaj napisane jest, że siać dopiero do gruntu, kwiecień, maj, ale no już trudno. Jak już go wysypałam do ziemi, to dopiero przeczytałam, co pisze. Tutaj mam pomidor pink i powiem Wam, że sadziłam po 20 ziarenek, czyli tutaj mam 20 ziarenek, to jest chyba bawole serce, o ile dobrze się nie mylę. Tutaj mam ten taki czekoladowy, też 20 nasionek. Tutaj mam sherry, 20 nasionek. Tutaj jest ten czerwony kapturek, czy jak to tam było, też 20 nasionek. I tutaj mam czarny pomidorek, ale tych nasionek to było tyle, co kot napłakał, więc jest całe to opakowanie. I tutaj mam żółty, no to ich też tak mam 20, no może trochę lepiej, bo tego było bardzo dużo nasionek. I tutaj jeszcze mam posiany groszek i mam tutaj raz, dwa, chyba trzy. 3 po 3. Tak tylko na spróbowanie, no i tyle chwilowo powysiewałam, ponasadzałam. Tej drugiej kapusty jeszcze nie pikowałam, bo ona jeszcze ma taki mały ten trzeci listek, więc jeszcze tutaj dam spokój i dopiero później też przepikuję właśnie w taką tutaj podłużną donicę i to zaraz ląduje z powrotem w piwnicy. I muszę Wam powiedzieć, że u nas zaczęło teraz bardziej lać i do tego wiać, ale wiem, że u Was wieje śnieg z deszczem i gdzieś tak wieje, że mało głowy nie urywa, ale no sobie nie przypomnę osoby, także no u nas też zaczyna wiać, wcale mi się to nie podoba, bo wymarzną może te moje krzaki owocowe. Dobra, ja teraz sprzątam ten bałagan i przyjdę się z Wami pożegnać.